grudnia 2019 roku, a więc już końcówka roku. Pewnie ten film będzie zmontowany dopiero 2020. Jakoś tak na początku stycznia pewnie się ukaże. Ale chciałbym Wam złożyć najlepsze życzenia na ten nowy rok, żeby ten 2020 rok był przynajmniej nie gorszy niż poprzednik, żeby Wasze wszystkie plany się zrealizowały i te nowe cele, i te stare plany, które nie zdążyliście zrobić. Tak więc wszystkiego najlepszego. A dzisiaj jestem w lesie, no po świątecznym obżarstwie trzeba trochę spalić kalorii i przypomnieć sobie o takiej prostej kuchni traperskiej, o której dzisiaj będzie odcinek. Także zapraszam. W świątecznym obżarstwie, jak już nie możemy patrzeć na mięsa, kapusty i bigosy, możemy iść w teren i przygotować coś bardzo prostego, nie wymagającego praktycznie żadnych umiejętności kucharskich, a więc potłomyki. Każdy to robił, przynajmniej tak zakładam, że potłomyki robił każdy w terenie. To jest potrzebne zasadniczo do wykonania ciasta potłomykowego. Woda, mąka i ognisko, albo inne źródło ognia. Także trzy rzeczy. Standardowe potłomyki to wyrobione ciasto, mąka z wodą, upieczone na ogniu. Mogą się znudzić, to nic ciekawego, żadne doznania smakowe. Dzisiaj, tak jak w tytule filmu zaznaczyłem, będą trzy rodzaje potłomyków, które można wykonać. I to będą podpłomyki wykonane właśnie tylko z wody, z mąki, no i przy pomocy ognia. Tak więc trzy te składniki, ale w różnych konfiguracjach i które zapewnią nam kompletnie różny efekt. Oczywiście do podpłomyków możemy dodawać wszystko, co nam się podoba. Suszone owoce, rodzynki, mięso, czemu nie? Dzikie rośliny, nasiona dzikich roślin, w zasadzie ogranicza nas tylko wyobraźnia, ale dzisiaj skupię się tylko i wyłącznie na wodzie, mące i ognisku. Pierwszy przepis to tak zwany chlebek indiański. Wykonuje go się w ten sposób, że mąkę mieszamy z wodą w takich proporcjach, aby powstało takie dosyć gęste ciasto naleśnikowe. Czyli nie takie rzadkie, typowe jak naleśniki, ale troszeczkę gęstsze. A to robimy. Do tego pierwszego przepisu już troszkę wcześniej przygotowałem sobie taki kijek i zastrugałem końcówkę, zebrałem korę. Teraz troszeczkę go opalę nad ogniskiem i cała
metoda pieczenia chlebka indyjskiego polega na tym, że tą opalaną końcówkę zanurzamy, zobaczcie, w takim rzadkim cieście i na ognisko opiekamy to. Jak nam się opiecze, to znowu zanurzamy po raz kolejny i na ognisko. I tak kolejne warstwy. Jak nam się upiecze pierwsza warstwa, nakładamy kolejną, ognisko. Trzecia, ognisko i kolejne. W ten sposób powstanie nam taki właśnie chlebek warstwowy, bardzo przyjemny do jedzenia. Pierwsza warstwa już jest upieczona. Nakładamy kolejną i znowu na ognisko. Ja upiekłem tylko 4 warstwy, może 5, cieniutkiego ciasta. Tak się prezentuje. Do środka możemy włożyć, co byśmy tam chcieli, jakieś nadzienie. Smaku jest całkiem przyjemny. Troszkę opalony. Chrupiący. Warto się nie śpieszyć, bo te warstwy wewnętrzne, im grubsze ciasto, to gorzej mają się dopiec. Ja troszkę się pośpieszyłem. Nie jest idealnie wypieczony, ale zawsze to jakaś alternatywa dla zwykłego podpłomyka. Także to jest pierwszy przepis na chlebek indyjski. Teraz będziemy piekli węża. Oto nasz wąż, więc zwykłe ciasto podpłomykowe. Trochę dużo gęstsze niż to, co wyrobione przy pierwszym przepisie. Ukulany na taki kształt takiego węża. Ognisko już bardziej się pali. Troszeczkę je rozpaliłem, bo przygasało. Owijamy to o nasz kijek. No i pieczemy. Wąż nam się pieczy na ognisku, ładnie skwierczy, jak to wąż. A ja w tak zwanym międzyczasie przygotowałem trzeci przepis, czyli tak jak mówiłem, ciasto podpłomykowe, woda, mąka i trzeci składnik, czyli ognisko, a dokładniej popiół. Biały popiół z ogniska. Ja celowo rozpaliłem na początku sosną, bo była tutaj bardziej sucha. A następnie dokładałem drewno liściaste, troszkę rozdzieliłem to ognisko. W jednej części paliłem sosną, w drugiej części paliłem właśnie olszynką, troszkę leszczyny dorzuciłem. Celowo, żeby to było drewno liściaste, bo taki popiół jest najlepszy. Przypala nam się. Musiałem podratować węża, bo by się spalił. Tak więc wymieszałem mąkę z wodą i dodałem do tego białego popiołu, niedużo. Jest to mały placek, taki
siwy, typowy popielak. Wrzucę go też na żar, żeby się podpiekł. I to jest właśnie ten trzeci, ostatni przepis. Tak więc zarzucam na ognisko i zobaczymy, jak będzie smaku. To jest mały placek, tutaj jest może pół garści mąki, troszeczkę może więcej powinien dodać popiołu, ale proporcje, no to już każdy musi sobie sam dobrać. Ja rzucam to na ogień. Czas na konsumpcję. Popielak trochę się przypiekł, nie dopilnowałem go, także warto zwracać na niego uwagę. Zająłem się chwilowo wężem i troszkę się przypalił. No zdecydowanie całkiem inny smak niż zwykły podpłomyk. Chrupie w zębach. No przy okazji mamy mycie zębów zafundowane. Żadną szpalenizną nie czuć. Dobra. Bardzo fajna. Często można wyczytać, że popielakie, więc z dodatkiem białego popiołu z drzew liściastych mają taki lekko orzechowy posmak. Może ja bym dał więcej tego popiołu, to faktycznie bym to poczuł. No, może troszeczkę tymi orzeszkami czuć. Przy wyrabianiu ciasta warto też dać mu odpocząć, czyli wyrabiamy do odpowiedniej konsystencji, na kilkanaście minut zostawiamy, żeby troszkę odpoczęło i dopiero na ruszt, także będzie wtedy lepsze, ale i tak nie jest złe. Wąż ten się nie przypalił, bielutkie ciasto w środku dopiekł się, no trzeba powiedzieć, że żaden zakalec nie wyszedł. No, znowu wiatr zmienił. Tak więc jak widzicie, dzisiaj bardzo skromnie mąka, woda, popiół, aż dziwnie to brzmi, i herbatka ze sosny, z igieł sosnowych. Bardzo przyjemnie. Można sobie odpocząć w lesie po tych wszystkich świętach, odwiedzinach. Ja już kończę na dzisiaj, wracam do domu. Także dziękuję za oglądanie. Zapraszam na następne filmy. Jak tylko czas pozwoli, będę nagrywał. Także do zobaczenia. Już będziemy się widzieć w 2020 roku. Wszystkiego najlepszego.